Szanowni Państwo, dzisiaj wielki dzień dla naszego miasta, ponieważ materializuje się w sposób dosłowny porozumienie pomiędzy miastem a władzami PKP w postaci właśnie tego pięknego dworca. Od wielu lat, od kilkudziesięciu lat mieszkańcy oczekiwali, że budynek, który straszył, który był w fatalnym stanie, będzie zupełnie inaczej wyglądał i dzisiaj widzimy, że jest to nowoczesny budynek, który będzie wizytówką na powrót naszego miasta. Ale dzisiaj też mamy do zakomunikowania ważne postulaty, które chcemy nadal realizować. Oczywiście dworzec to jest piękny budynek, ale wiemy, że najważniejsza jest tutaj jego funkcja, czyli ruch pasażerski, bo bez tego ten dworzec zwyczajnie będzie po prostu niszczał, nie spełniał swojej funkcji, nie będą tutaj mieszkańcy korzystać z niego, więc w pierwszym postulacie zależy nam bardzo na tym, aby połączenie bezpośrednie kolejowe Jawor-Wrocław stało się faktem. To jest niesłychanie dla nas istotne, ponieważ mieszkańcy Jawora i okolicznych miejscowości oczekują dobrego połączenia z sercem naszego regionu. Dzisiaj wielu studentów, ludzi do pracy dojeżdża do Wrocławia i apelujemy stąd do marszałka województwa dolnośląskiego, do PKP o to, aby wsparły nasze postulaty od dłuższego czasu władz miasta, o to, aby połączenie kolejowe Jawor-Wrocław stało się faktem. Szanowni Państwo, dworzec oczywiście to jest wielki moment, trzeba się cieszyć. Gratulujemy bardzo serdecznie tym wszystkim, którzy pracowali na co dzień właśnie przy jego budowie. Za nami, za miastem, wspólnie z PKP kilkadziesiąt spotkań. We Wrocławiu, tutaj na miejscu, razem projektowaliśmy ten dworzec, ponieważ na parterze to gmina Jawor będzie właśnie dzierżawić te pomieszczenia na cele zakładów wodociągów i kanalizacji, czyli będzie tutaj siedziba miasta. Myślę, że to konsekwencja pozwoli, aby ten dworzec miał dobrą funkcję, aby tutaj się ludzie gromadzili, aby też w konsekwencji był zadbany, ponieważ miasto będzie przeznaczać środki na dzierżawę tego obiektu, a także nasi pracownicy będą tutaj z całą pewnością bardzo starannie dbać o ten obiekt. Więc wielkie, ogromne podziękowania dla PKP, dla cichych bohaterów. To byli pracownicy, którzy naprawdę pracowali tutaj nad tym, aby ten budynek tak pięknie wyglądał. Mamy dzisiaj pewien taki dysonans. Z jednej strony piękny budynek, ślicznie prezentujący się, z drugiej strony perony, które są fatalne, odstraszają, tak naprawdę nie są w ogóle bezpieczne dla ruchu pasażerskiego. Dlatego też po raz kolejny apelujemy do władz PKP, aby uruchomić remont właśnie peronów. Wiemy, od dłuższego czasu jest dokumentacja. Szkoda generalnie, że nie udało się synchronizować otwarcia z dworca z tymi wiatami, ponieważ no, była aby Europa w Jaworze i wchodząc na dworzec nie musielibyśmy dzisiaj uczęszczać na właśnie perony, które nie spełniają swojego standardu. Jak Państwo widzicie, rolą miasta jest też dbanie o otoczenie tego miejsca, więc vis-a-vis pojawił się nowy skwerek pozyskany ze środków Unii Europejskiej, a także pozostałe części, które chcemy tutaj zagospodarować. Pierwsze nasze ruchy, które rozpoczęliśmy, aby stan dworca i okolicy się zmienił, to była likwidacja tych pawilonów wystawienniczych, zardzewiałych, bardzo zniszczonych. To był ten pierwszy nasz sukces PKP, gdzie udało się po prostu to wyeliminować. To miejsce zupełnie inaczej zaczęło wyglądać. Finalnie doprowadziło to do podpisanego porozumienia, gdzie mogliśmy właśnie oglądać dzisiaj tego efekty. Szanowni Państwo, przed nami także jest staranie się, aby wspólnymi siłami z Urzędem Marszałkowskim zrealizować kolejne przystanki kolejowe tutaj na terenie naszego miasta. Zapisaliśmy wspólnie z marszałkiem województwa do projektu przystanek kolejowy przy osiedlu Słowianka, Jawor Północ. Trwają intensywne prace projektowe i liczymy, że to stanie się faktem już w niedługim czasie, że znajdą się pieniądze w Urzędzie Marszałkowskim na ten cel. Ruch, który będzie wyzwalała strefa ekonomiczna. Mamy Mercedesa. Za chwilę ta strefa nadal się będzie poszerzała. Będzie generował kolejne potrzeby przy realizacji właśnie tego ruchu pasażerskiego. Na tym bardzo nam zależy. I ostatni postulat, który jest dla nas bardzo ważny, to jest oczywiście kwestia wywozu kruszyw. Chcemy podjąć się mediacji pomiędzy marszałkiem województwa a władzami PKP, aby tutaj z serca regionu, z którego się wydobywa kruszywa, odciążyć nasze drogi lokalne. Szanowni Państwo, te drogi są niszczone, a niestety my na ich remont nie dotrzymujemy godziwych subwencji, tak byśmy
mogli to wszystko remontować. Także jeszcze raz ogromne podziękowania, fantastyczny, piękny dworzec. Jawor dzisiaj jest dumny. Cieszymy się, że nasze starania o to, aby właśnie ten dworzec wyglądał tak, jak wygląda, doszły do dzisiaj takiego finału. Ja ze swojej strony bardzo Państwu dziękuję. Pan Przewodniczący. Cieszymy się bardzo jako Rada Miejska, że ten dworzec został dzisiaj dany do użytku i jesteśmy bardzo szczęśliwi, że pracownicy Urzędu Miejskiego, Zakładu Wodociągów w godnych warunkach już niedługo będą mogli pracować tutaj w tym pięknym miejscu, a także mieszkańcy Jawora będą mogli korzystać z, także w godnych warunkach z usług naszych urzędników. Tak naprawdę Jawor bardzo długo czeka na ten dworzec i czekamy też z niecierpliwością na otworzenie bezpośredniej linii pociągu do Wrocławia, bo to naprawdę ułatwi komunikację między naszym miastem a stolicą naszego regionu. I studenci oraz osoby pracujące w Jaworze bardzo, bardzo o to zabiegają. My również będziemy jako Rada Miejska starali się prosić pana marszałka, żeby w jak najszybszym czasie te połączenie zostało utworzone. Dziękuję bardzo. Jaki był wkład finansowy gminy Jawor? Szanowni Państwo, aby środki publiczne ze Skarbu Państwa mogły być uwolnione na remont tego dworca, nie tylko w Jaworze, ale w wielu innych miejscowościach, samorządy czy różne instytucje muszą zagwarantować, że po remoncie ten dworzec będzie użytkowany. Gmina Jawor zagwarantowała w stosownym porozumieniu, że właśnie będzie tutaj siedziba wodociągów i kanalizacji. W związku z tym w długiej perspektywie gwarantujemy, że przez opłatę dzierżawy będzie także ten budynek mógł funkcjonować i spełniać swoje funkcje.